jedziemy z ekspresem. Z ekspresem na południe. Będę tajemniczy. Nie powiem wam gdzie. Nie powiem wam gdzie jedziemy, bo jeszcze nie wiem, czy to jest, jak to wszystko połączyć, ale od razu wam mówię, ten odcinek będzie bardzo długim odcinkiem. Co prawda jest godzina trzecia, więc troszeczkę robi się późno, ale lecimy z ekspresem na południe. Pada deszczyk, pada, mam nadzieję, że wyjedziemy z tej góry i przestanie padać. Nie mam jeszcze adresu załadunku dokładnego podanego, aczkolwiek mam już kierunek podany. Także ustawiamy się w tą właśnie stronę. Stronę Mediolaną. Jedziemy na granicę szwajcarsko-włoską. Jesteśmy pustym autem, także nie będzie z tym problemu, żeby przekroczyć granicę. Opuszczamy te piękne góry, zjeżdżamy w dół. Ustawa będzie dosyć pilna, także w jedną stronę, także mam całą noc jazdy przed sobą. Nie ma problemu z tym, żeby tam lecieć. Szkoda tylko, bo nam całe widoki pouciekają. Za dużo nie będzie widać, praktycznie nic nie będzie widać. Ale jakoś damy radę jakoś na powrocie coś fajnego wam pokazać z tym terenem. Zbliżamy się, słuchajcie, do granicy. Granicę mamy taką mało uczęszczaną, jakimś małym przejściem będziemy przeskakiwać sobie teraz. Możemy, nie ma z tym żadnego problemu, bo jestem pusty, także nie mam żadnego towaru do odtlenia, także nie ma z tym żadnego problemu, żebym sobie przejechał po prostu takim niekomercyjnym przejazdem, przejściem granicznym. To przejście najlepsze jest dla mnie, bo najbliższe. Nie muszę nigdzie tam dojeżdżać dookoła i nie ma żadnego z tym problemu, żebym ja po prostu tędy sobie jechał. Chociaż tutaj widzę, że jednak jest jakieś coś tutaj z tymi, kurczę, celnikami. Zaraz zobaczymy, może ktoś będzie chciał nas zatrzymać, to powiemy, że mamy puste auto, zobaczą sobie i nie ma z tym żadnego problemu. Ale co to za jakieś tam ograniczenia, kurde, wysokości? Ile? 3,80, dobra. Hello. It's empty, auto is empty. No here. Ponte Chiasso. No empty here. You go to Ponte Chiasso. Ponte Chiasso? Como? Como. Chiasso Como. Return Como. Okay. In this custom no commercial. That is no commercial, it's no goods. Only tourist, no commercial. No goods, it's. Here. Okay. To left. Chiasso. Okay. Muszę jechać z powrotem na Como, kurde. Cholera. Kurczę, muszę. Musimy objechać dookoła. Zobaczcie, pierwszy raz się zdarzyło, bo przez Szwajcarię z Niemcami bez żadnego problemu udawało się przejechać przez te przejścia. Nie było nigdy żadnego problemu. Tutaj się troszeczkę dziwię, że takie są sytuacje. No ale cóż, skoro tak sobie chcą, no to jedziemy tak jak mówią. Pierwszy raz tutaj jestem, wam powiem. I kurczę się gubię. Bo tam chyba tak, tutaj lecimy chyba na puste. Puste to chyba tutaj, nie? Możemy jechać. Tylko czemu kolejka jest? Czemu tak, stoi? Włodi znaczy pusty. Tutaj widzę, nawet jest ktoś busem. Blanszką Polak.
Nie wiem, czemu ten tutaj Szwajcar kombinuje tak do prawej, chce iść. Można też do lewej. O właśnie, zamotał się chłopak. Kurczę, tak myślałem. Nie ma, to sobie jadę do przodu, nie? No transport, empty. Dawno mnie nie było w Italii, wiecie? W sumie... To w Italii byłem ostatni raz kilka lat temu. Właśnie myślę sobie w myślach, ile lat temu byłem w Italii. I coś mi się kojarzy, że koło 3 albo 4 lat. 3 lata temu na pewno. Także po 3 latach wracam na Italię. W Hiszpanii byłem częściej niż we Włoszech ostatnimi czasy. Także Italia w ogóle została wyłączona z obiegu już ostatniego, jak jeździłem przednim razem. Także fajnie wrócić na Italię, a Italię wam powiem, że zaczynałem właśnie od tego kraju, właśnie od Italii zaczynałem jeździć. Był pierwszy kraj, który bardzo często się robiło i bardzo, no praktycznie non stop, zawsze wyjazd to była Italia. Tak jak teraz jest pewna Szwajcaria, tak zawsze była pewna Italia i tą Italię się tukło i tukło i tukło jak z chabowego kotleta. Nie powiedzieć, wjeżdżamy do Włoch i już tandetą się jest daleka. Tunel, kurczę, wygląda jak lepianka, ale ma swój urok, właśnie o to chodzi, że Italia ma swój urok, jeżeli chodzi o wszystko. Jest krajem, którego nie za bardzo lubię tych lalusiowatych facetów tutaj. Nie za bardzo lubię ich podejścia do sprawy, które jest byle jakie. Ale kraj sam w sobie jest po prostu jedyny oryginalny. Szczególnie rozdzielony jest na część północną, gdzie jest dużo przemysłu, gdzie jest dużo gospodarki. I na część południową, gdzie praktycznie się już nic nie dzieje. Część południowa, czyli właśnie Neapol, Sycylia, miejscowość Lecce, tam jest totalna pustynia. Tak jak podobnie jak z Francją. Obraz tego samego kraju w dwóch obrazach. Czyli mamy część północną, gdzie są góry, zaraz za górami, za Alpami. Mamy piękne Mediolan, Turyn, mamy Weronę. Aż pod samą miejscowość Gorzille, niżej troszeczkę mamy Firenze, mamy Bolonię, San Marino. To są wszystko góry, Wenecja, prawda? To są wszystko te rejony. A później schodzimy jeszcze dalej w dół i mamy piękne góry, które oddzielają południe od północy. I za tymi górami zaczyna się po prostu pustkowie, zaczyna się dzicz, zaczyna się mafia, zaczyna się po prostu bezrobocie, brak pieniędzy, złodziejstwo. To wszystko. Do zobaczenia. Zbliżamy się powolutku do bramek za autostradę, które też są specyficznymi bramkami. Ja mam tutaj kartę typowo przeznaczoną na właśnie włoskie autostrady, tylko nie wiem, czy ta karta działa, czy ona już jest jeszcze ważna, czy ona już może być nieważna w sumie. Mam trochę czasu już minęło zanim jak ona jest, jak ona ma. Dlatego przyjechałbym tam, gdzie są ludzie, nie? Sprawdził, czy ta karta po prostu działa. Dlatego zjeżdżam sobie tutaj, widzicie, jest tutaj człowieczek, bo tam są karty, a tutaj mamy takie z ludzikiem i ustawiamy się na to z ludzikiem, żeby jakoś to puściło, poszło, zobaczymy, czy to w ogóle działa, czy nie.
No to wiem, że mogę jeździć na automaty i jest ok. Dobra, jedziemy. Radio 102.5. 102.5. Piękną muzykę grają tutaj. Stare czasy się przypominają. Dobra, załadowane. Są dziwne rzeczy tutaj, bo to są dziwne rzeczy. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Dziwne rzeczy są załadowane. Już wam pokazuję, co się tutaj wyprawiać będzie. Co się tutaj będzie wyprawiać? Prosta sprawa, jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj pod granicą szwajcarską. Kawałeczek dalej i lecimy w Firenze, słuchajcie, tutaj. Docelowo. Czyli Neapol. Jak będziemy jechać? Prosta sprawa, autostrada słońca. Autostrada słońca, Firenze, Bologna, Rzym, Neapol. Tam jesteśmy jutro. Jedziemy. Rozpoczynamy jazdę. Pada deszcz tutaj cały czas, ale mam nadzieję, że jak wyjedziemy z tych gór, to będzie lepsza pogoda. Także póki co na razie tutaj stąd, kurczę, z tych gór, próbuję jakoś się wydostać na autostradę i na autostradzie też sobie stanąć, jakiś obiad zrobić, coś zjeść. Bo co prawda 800 km jest, to jest takie, no, 10 godzin autostradą jechać i jadąc 9-10 godzin muszę liczyć taki czas. A jest godzina 17:44. Także na spokojnie, bez żadnego problemu. Zdążymy się nawet gdzieś tam jeszcze przespać. Także nie będzie dużego parcia, że tak powiem, na jazdę, nie? Nie będzie dużego parcia na jazdę. Jedź na rondo, potem zjedź czwartym zjazdem w prawo. Także spokojnie, powolutku sobie wyjeżdżam stąd. Towar jest jakiś taki dziwny, kurczę, troszeczkę nietypowy, bo to są jakieś projekty, jakiś projekt czegoś, jakiegoś tam automobila. No i generalnie polega to na tym, że to wszystko jest tak troszeczkę luzem i co, no i 1,4 km, potem skręć w lewo. I muszę troszeczkę delikatnie z tym pojechać, żeby się nam wszystko nie rozsypało. Tutaj lecimy, mamy bramki, gdzie pobiera się bilet tylko i z tym biletem lecimy do ostatnich bramek. Są tutaj osobno ustawione pasy dla tak zwanego telepasa, czyli dla urządzenia. Jak ktoś ma urządzenie, to przejeżdża tylko pikamu i to wszystko. Są też takie właśnie osobne bramki zrobione, gdzie trzeba po prostu manualnie wziąć ten ticket, nie? Jak to wygląda? Bardzo prosto to wygląda. I wszystko. Jedziemy do przodu. I jedziemy do przodu. Znaczy swoją pierwszą podróż do Neapolu, bo tam właśnie jedziemy. Odbyłem w 2002 roku. Był bodajże 2002 albo 2003 rok. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba 2002 rok. Legendarnym starym rzęchem, można powiedzieć, ja bym powiedział bardziej autem z klasą, autem, które miało coś w sobie niesamowitego. Słuchajcie, była to stara Scania trzeciej generacji, trójeczka, która nie miała klimatyzacji, która praktycznie nie miała niczego. Wówczas właśnie się wybrałem pod banderą PKS Wrocław, reklamę robię. Ale to się wówczas nazwanie, czy teraz też się tak nazywa, przedsiębiorstwo przewozu towarów PKS. Sprywatyzowany PKS. Nie miał wspólnego z państwową komunikacją samochodową. I wówczas jechaliśmy, pamiętam, ja jako pasażer. Jechaliśmy wtedy do Neapolu z 20, chyba 3 tonami. 23 tony cukru było na aucie załadowane. Z jakiejś tam cukrowni. Prawie że spod drugiego końca Polski, także całą Polskę przejeżdżaliśmy wtedy i pamiętam, że tutaj
lecieliśmy właśnie przez Monachium. W Monachium skakiwaliśmy na pociąg, który nas przewiózł przez Austrię. I tym pociągiem później wyjeżdżaliśmy na Brennero z tego pociągu. No i później już na kołach cały czas do samego Neapolu. Przez cały weekend. Tyle, że były tam problem taki, że to były wówczas wakacje, bo ja sobie wakacyjną taką zrobiłem wycieczkę. I jak były wakacje, no to były zakazy wakacyjne. Więc można było jechać tylko w nocy. Tak samo jak my teraz lecimy tylko w nocy. Musimy w nocy przeskoczyć to wszystko. Tak samo wtedy jechaliśmy też nocą. I pamiętam za dnia po prostu ten upał. To skwarzyło po 40 stopni. Tak dawało do wiwatu, że... Oj, to pamiętam ten upał. Po prostu życie odechciewało. Na powrót pamiętam, że załadowaliśmy akumulatory do Poznania. Tak, stąd tutaj gdzieś tam z Neapolu do Poznania akumulatory pojechały i też czy można było jechać nocą, także ja tą Italię, kurczę, tak pamiętam. No tak pamiętam, jako pierwsze wrażenia to były tylko tyle, że były duże góry. I to wtedy właściwie to był mój taki pierwszy wjazd do Italii. Tak, pierwszy wjazd. Pierwszy wjazd do Italii. A chyba źle wam mówię, to nie był pierwszy mój wjazd do Italii, to był pierwszy wjazd do Neapolu, bo w Neapolu jeszcze byłem później dwukrotnie. Dwukrotnie chyba, tak, jakoś, o ile dobrze mówię, chyba dwukrotnie jeszcze. Właśnie już samodzielnie, już samemu jadąc w tamtych okolicach. W tamtych okolicach już się sam obracałem. A tutaj właśnie pierwszy raz to był jako pasażer i to było jeszcze ciężarówką, starą Scania, 380 koni ona miała. Miała chyba 1300 km już na sobie, także zobaczycie sobie na zdjęciach, tak to są moje zdjęcia i tak właśnie wyglądałem jak w 2002 roku, jak 12 lat temu, ja miałem chyba wtedy 16 lat albo 15 lat, już nie pamiętam, ale chyba coś koło tego. To był właśnie taki czas. Krzysztof wtedy taki podjarany był, że wsiada nie dość, że w traka, to jeszcze, że po prostu jedzie w trasę, nie? To były takie moje, można powiedzieć, początki tego wszystkiego, kurczę. Serce się radowało, że człowiek jechał do przodu, a tutaj nagle jeszcze na Apol, nie? Coś niesamowitego, dziki kraj, kurczę, rewelacje. Pamiętam bardzo dobrze ten wyjazd. Pamiętam, że było bardzo dużo kierowców z tej cukrowni wysłanych właśnie w stronę Neapolu. Dużo polskich samochodów pojechało, dużo zestawów. I po zadomku poszliśmy, wszyscy pojechali na stację, na autostradę, na autoserwisio. Tam właściwie no, myśmy nie stali, nie czekali sobie tych aucie, no bo po prostu aucie się nie dało wytrzymać. Poszliśmy sobie na spacer, na przechadzce do pobliskiego miasta. I co najlepsze, kogo nie mijaliśmy, to było tylko takie spojrzenie na siebie, na twarz. I co, masz ładunek? Nie mam. I coś odzywali? Nic się nie odzywali. No i właśnie, jak mówię, jak to można było poznać, że my jesteśmy Polacy? No dzisiaj to wiem, że kierowcę poznaje, ale druga jeszcze kwestia to była taka, że miałem fajną białą koszulkę z napisem Skrzydlata Polska. Dlatego ja się dziwiłem w tej koszulce, będąc, dlaczego oni wiedzą, że my jesteśmy z Polski. Teraz już wszystko jasne. Bo dopiero na zdjęciach zauważyłem, że miałem taką koszulkę. Ale taka pierwsza styczność z takimi egzotycznymi temperaturami to było po prostu masakra. No jak piwo wypiłem w słońcu, jedno małe piwo, to słuchajcie, myślałem, że się przewrócę. Dosłownie tak mi siekło, że aż się zgubi. Ale cóż, no długo, to były stare lata, stare dzieje. Zobaczcie, minęło 14 lat, czy tam 12 lat, dokładnie nie wiem. Dokładnie tutaj na dole będzie przypisane, ile to było lat temu. I jadę tą samą drogą. I kurczę, nie wiem czy widać, ale włosy mi się dęba stają, gęsia skórka, jest coś wspaniałego. To właśnie lubię najbardziej, to właśnie lubię najbardziej.
Witajcie w słonecznej Italii dzisiaj. Dzisiaj witamy w słonecznej Italii. Jesteśmy na miejscu, prawie że. Tutaj dzwoniłem po awizację, bo to żeby się zawizować na rozładunek, godzinkę poczekałem i dostałem zielone światło na to, żeby jechać się rozładować. Także jedziemy się rozładować. Pięknie słoneczko wyszło, słuchajcie, 18 stopni. Pogoda wyśmienita. Bardzo przyjemnie. A ja się troszeczkę zdrzemnąłem. Jest mi lepiej, bo jechałem całą noc. Bardzo fajnie, że jest dobre słońce, bo co? No bo będzie teraz 12 km. Wszystko widać, to co chciałem pokazać. Jedziemy, 20 km mamy do końca, także 12 rozjazdów, więc lecimy jeszcze chwilę autostradą, zaraz wjeżdżamy na miejską drogę. Czego musi być po naszej stronie. Jakie tutaj ma pierwszeństwo i dlaczego tak się dzieje. Wolna Amerykanka, kurde. Ja pierdziule. Co tu się dzieje? Masakra. Jeszcze policja stoi na samym przodzie. Jeez. To gdzie tutaj ma pierwszeństwo w ogóle? Każdy jedzie jak chce. Się sami pchają, żeby... żeby zrobić tutaj sobie krzywdę, kurde. Haha! Masakra, nie? Dobra, przejechaliśmy przez jedno skrzyżowanie, także bez zarysowania. Thank you.
Jadą i kitają, tylko, kurczę. Gdzieś tutaj mamy mieć dostawę. To ci dopiero, nie? Kurczę, najlepszy dostawą jest Tarantino. Mafiozo czy co? Ale kurde, czuję, że będzie mocno. Tutaj gdzieś dostawy mamy mieć. To ma po lewej stronie. 47 numer. Coś to chyba nie tak. Przybywasz do celu na prawo. To w ogóle gdzieś jakieś numery były jeszcze. To byłoby dobrze. 69. Kurde mało. Nie tu w ogóle. 69, 61 to maleje, dobrze. Dobrze, że maleje. Tutaj nie wiem, jaki numer jest. Tu jest Renault Service 47.
pospałem, troszeczkę lepiej się zrobiło. Mamy jechać w stronę, słuchajcie, w stronę Bolonii. Także tam już lądówką, dlatego ja się teraz też nie obijam, tylko zaczynam ruszać, ale najpierw chciałem do MediaMarktu podskoczyć, bo wiem, że tutaj jest, i kupić przetwornicę. Tutaj już daje radę. Dobra, to chyba jedziemy sobie, podjedziemy sobie tutaj do MediaMarktu, jest po drodze. Generalnie nam nie jest daleko. Żarówkę miałem wymienić, ale wymienię później, bo trochę szkoda mi słońca, wiecie co, kurczę, teraz jest słońce, jest fajnie i szkoda mi trochę czasu teraz, kurczę, na zabawy z tymi rzeczami. Ja to zrobię wieczorem. Chciałbym jeszcze jak najwięcej pokazać tym razem, co tutaj mamy, bo będziemy przejeżdżać no, do Polonii. No, Polonia jest dosyć wysoko, to jest jakieś około 600 km, będziemy mieli do przyjazdu. Także a tymczasem zobaczcie sobie, jak tutaj wygląda, bo to naprawdę jest inny świat troszeczkę. I też chciałem wykorzystać jeszcze to, że będzie jasno, jak będziemy wracać. Także gdzieś sobie obiad zjeść na powrocie. I w taki oto właśnie sposób zakończyć dzisiejszy dzień. Ale póki co potrzebuję mieć źródło napięcia, także chciałem gdzieś na stacji tutaj nic nie mają takiego, tam można kupić sobie helikopter. Helikopter sterowany. No, a tutaj sobie tak po prostu muszę jeszcze później ustalić drogę. Trochę roboty mam, kurczę, nie powiem, bo muszę ustalić trasę, gdzie będziemy lecieć sobie tym razem landówką. Nie autostradą, a landem. Chciałbym sobie wyznaczyć fajną trasę, bo tutaj we Włoszech, podobnie jak we Francji, można też tak troszeczkę lepiej to przejechać na zasadzie ciekawych dróg. Czyli drogi tak zwane SS, które są zupełnie bezpłatne. I takie przypominają takie ekspresówki, także w miarę to powinno fajnie wszystko pójść. Palmy, inne choinki, inna roślinność, zupełnie tutaj jest inaczej. Inna kultura, inne obyczaje. Zupełnie inna Italia. Inny krajobraz, tak nie wiem, czy to jest bardziej już afrykańsko, bardziej... nie wiem. Nie wiem, do czego to porównać, bo nie mam możliwości porównania do niczego, ale jest zupełnie inaczej. I to mi się podoba, że właśnie patrzy się na coś, co jest zupełnie inne niż, za 500 niż na co dzień. Szare, betonowe Niemcy. To jest fajnie, kurczę. Podoba mi się bardziej tutaj, słuchajcie, niż Niemcy. Niektórzy właśnie to się w głowę pukają. Mówią, przychu, kurde, Niemcy, kibel, wszystko, masz, internety. Ale to jest fajnie, to jest klimat, to jest coś nowego. Dobra, słuchajcie, gdzieś tutaj powinniśmy mieć centra komercjalne. Bo widziałem z autostrady, mnie interesuje MediaMarkt dokładnie i też go widziałem z autostrady. Mam nadzieję, że uda się nam, że uda mi się, w sumie nie nam, mi się musi udać to, żeby odwiedzić MediaMarkt, tak szybko dostać to, co potrzebuję i zaraz wrócić z powrotem. W prawo, potem dojdź do celu na prawo. Czy ja mam tutaj skręcać w prawo? Nie, mam to prosto jechać jeszcze. Wszyscy, kurde, to już jest młyn dosyć ostry. Skręć w prawo, w tą dziurę tutaj. Wow, ziomek. Przybywasz do celu na prawo. No i proszę bardzo. A, zobaczcie, tutaj się nie nazywają MediaMarkt jako MediaMarkt, tylko się nazywa to jako Media World. Ale logo jest to samo, także powinno być w porządku. Kwestia teraz tylko tego, czy nie mają blokad wysokościowych, nie? Zobaczcie, kurna, jak to jest miejsce. Zobaczcie, jak tu są mury. Przy supermarkecie mury. Tam jest 2 metry wysokości, tutaj wysokościówki nie ma żadnej, także myślę, że jest chyba ok. I chyba się nikt nie pogniewa, jak sobie wjedziemy. Coś nie tak. Jakiś magazyn jest tylko, nie te... Nie, no jest chyba sklep normalnie, nie? No jest. A jakże, to także. No
tylko ciekawe, czy wstaniemy, a tutaj się staniemy z brzegu. Tam jest jeszcze jakiś pitarosso, tak sobie stawię tutaj, żeby się ochroniarz nie denerwował, bo już widzę, że wypatrzył nas. Bardzo dobrze. Niech widzi, że jesteśmy. Teraz tam bym stanął. Stanę tak o tutaj. Między słupki się chcę wpasować, te czerwone, jak widzicie. Powinienem się chyba zmieścić, nie? Między słupki. Dobra. Tak się tutaj patrzę i kurczę, widzę na mapie, że chyba sobie zrobimy taką wycieczkę tutaj, kurde, trochę będzie tygania dużo. No jesteśmy tutaj, właśnie już wam pokazuję. Jesteśmy tutaj w Neapolu. W Neapolu. Polecimy sobie tutaj tędy, nie? Tu wzdłuż wybrzeża do Rzymu. I co? I tu właśnie będzie problem. Kiszka kawałek, bo tu jest chyba płatna autostrada, także fajnie byłoby sobie przedostać się w ogóle tutaj, w tą stronę. Najwyżej ten odcinek sobie przeskoczymy płatną i polecimy sobie tutaj tędy landem i dociągniemy sobie tutaj do Firenze i z Firenze już sobie przeskoczymy płatną, nie? Tutaj pod Bolonię, bo tak lecimy. Także póki co na razie tutaj sobie wzdłuż wybrzeża, tak jak tutaj nam pokazuje nawet Mariulka, żeby tak jechać. I ja sobie tutaj muszę tą miejscowość Grosseto zaznaczyć, że na tą Grosseto się będziemy kierować. To co? Ruszamy! Komu drogę, temu czas. Tutaj jest taka prawdziwa Italia, tutaj jest takie życie, tutaj jest mafia, która rządzi, to mafię widać. Tutaj nikt nikomu nie ufa, tutaj nawet człowiek, mąż nie ufa swojej żonie. Naprawdę. Tak. Ciekawe, tak odpłynie ten prom.